Podczas obrad 40. sesji Rady Miejskiej w Czarnym radny Piotr Zabrocki zapytał burmistrza Czarnego Jana Zieniuka, kiedy zamierza wykorzystać zaległe dni urlopu. Odpowiadając na to pytanie, burmistrz przy okazji złożył zaskakujące oświadczenie. Chcę panu powiedzieć tak, że na razie czuję się osobą odpowiedzialną i nie wyobrażam sobie, żebym od jutra poszedł na urlop do końca miesiąca czy do połowy miesiąca listopada. Jeżeli państwo uważacie, że tak, to ja nogę na nogę założę, tylko wtedy nie biorę odpowiedzialności za to, co się będzie działo w tej gminie. A myślę, panie Piotrze, że i tak, nawet kiedy nie wykorzystam tego miesiąca czy półtora miesiąca urlopu, to i tak ta gmina poniesie mniejsze wydatki, niż by miała za pół roku zapłacić mi za 45 lat pracy z wysługą lat, a więc 4-miesięczne wynagrodzenie, z czego rezygnuję. Państwa informuję, że ja nie ubiegam się o reelekcję i nie będę kandydował w wyborach samorządowych ani na funkcję burmistrza, ani na funkcję radnego. Dziękuję za uwagę.